Witam wszystkich serdecznie. Tak jak zapowiadałem, przedstawiam film, materiał cały z montażu takiego sterownika, kontrolera ładowania turbiny wiatrowej. Na razie wstępnie zamontowałem wszystko na takiej płycie, żebyście mogli wszyscy zobaczyć, jak to wygląda i co wchodzi w skład, jak to łączyć. Będę to łączyć krok po kroku, także każdy będzie mógł zobaczyć i zbudować sobie taki sam, jeżeli ma na to ochotę oczywiście. Tutaj można zobaczyć skład takiego kontrolera, co wchodzi. To są te trzy przekaźniki, które wcześniej pokazywałem, jak działają. Jest komparator, który też na wcześniejszych filmach został ujęty. Jest przetwornica DC, step down, która nam będzie zasilała ten komparator. No i dodatkowo jeszcze mam coś, czego nie pokazywałem. Jest to watomierz, który będzie też zamontowany. Wszystko będzie w późniejszym czasie zabudowane w skrzynkę taką metalową. Oczywiście te elementy, które się grzeją. Jest jeszcze, oczywiście zapomniałem, mostek prostowniczy, najważniejsza rzecz. No i są terminale do łączenia przewodów wyjściowych, wejściowych. Tutaj opisałem wstępnie. Tu jest dojście na turbinę, na akumulator i na rezystor. Wszystkie te elementy, które się grzeją, typu właśnie przekaźniki elektroniczne i mostek prostowniczy, będą zamontowane do obudowy, żeby odprowadzać w razie czego ciepło. Obudowa zostanie wyposażona w jakiś radiator nawet, także tu będzie wszystko tak ładnie wyglądało. Efekt końcowy też zademonstruję na filmie, jak wygląda. Na razie skupię się na zrobieniu materiału, jak połączyć krok po kroku taki kontroler ładowania. Także za chwilkę przełączę obraz na jakiś z góry i będę łączył to po kolei, tak żeby każdy mógł to zobaczyć. A następnie pokażę jeszcze do tego schemat. Cały schemat w zasadzie udostępnię w linku bodajże, czy gdzieś tam pod spodem będziecie mieli, żeby każdy mógł sobie ściągnąć i ewentualnie zrobić coś takiego. Turbinę mam, którą mam, to jest 2 kW, więc sterownik będzie też mógł obsłużyć tą moc. To są 40-amperowe przekaźniki, więc spokojnie 2-kilowatowa turbina na tym pójdzie. Tak, ten kontroler był już testowany przeze mnie. Wszystko działa jak należy, wszystko się załącza w odpowiednich momentach. Sterowanie działa właściwie. Zasilanie działa właściwie, no i ładowanie działa właściwie. Tak naprawdę cały kontroler działa tak, jak powinien. Zresztą tam nie ma co nie działać, bo to jest najprostsza wersja tego kontrolera bez żadnej ściemy. Także będziecie mogli wszystko zobaczyć. Przełączę się teraz i będę łączył po kolei elementy. Dobra, zaczynając od początku, to spróbuję to trochę narysować przy okazji łączenia całego, więc będziemy sobie wspierać się trochę kartką. Więc tak, mamy turbinę wiatrową, powiedzmy nasz generator, z którego idą trzy fazy. Trzy fazy wchodzą na mostek prostowniczy, czyli na ten tutaj element, który mamy wcześniej pokazywałem, który wcześniej wam pokazywałem. I tak, mostek prostowniczy będę rysował tak dosłownie, jak to jest do podłączenia. Załóżmy, że to jest nasz mostek prostowniczy. Tutaj mamy plus, tutaj mamy minus. I teraz trzy fazy wchodzą na zaciski od mostka prostowniczego, na zaciski prądu zmiennego. I tu jest tak, prąd zmienny, napięcie zmienne. I tutaj nasza prądnica generuje nam napięcie, a stąd dostajemy, powiedzmy tam, napięcie stałe w granicach około 48, 50, 60 V, zależy jak szybko nam się kręci. Czyli tak, z tego mostka prostowniczego wychodzimy na akumulator. Czyli tak, z tego mostka prostowniczego, do którego wchodzą trzy fazy z turbiny, wychodzi plus i wychodzi minus. Plus i minus łączymy do terminali. To oczywiście będę za chwilę łączył, tylko tak wstępnie pokażę, jak to mniej więcej wygląda na papierze. Czyli plus i minus stąd do akumulatora. Robimy sobie połączenie i lecimy na akumulator. To będzie nasz magazyn energii. Łączymy to bezpośrednio, bądź jeżeli ktoś ma, to za pomocą busbarów. Tak pięknie rysuję. I nasz magazyn energii 48 V. Turbina jest 48-voltowa, więc zrobimy sobie tak, jak ja to mam w rzeczywistości, czyli magazyn 48 V.
I teraz tak, z tego mostka prostowniczego, tak jak mówiłem, wychodzimy tutaj. Ale dodatkowo musimy jeszcze zasilić nasze układy, też z tego samego zasilania z akumulatora, bo oczywiście turbina przesyła prąd do akumulatora, ale to napięcie z akumulatora, jeżeli turbina stoi, jest także na tych zaciskach, czyli jeżeli mamy 48 V na tych podłączone tutaj do tych styków, do tych terminali, to mamy też 48 V tutaj, bo to będzie podłączone przewodami bezpośrednio. Więc stąd możemy sobie też pobrać, bądź stąd, ale załóżmy, że to jest śrubka, będzie ładniej i łatwiej to podłączyć. Stąd musimy połączyć sobie układ, to 48 V, zasilić nasz komparator, ale nasz komparator jest zasilany napięciem 24 V. Więc będziemy musieli użyć przetwornicy, która tutaj leży, która nam przetworzy to napięcie stąd 48 V na napięcie 24 V do zasilania naszego komparatora. I wyglądać to będzie w ten sposób, że stąd ten plus i minus zasilimy naszą przetwornicę DC-DC. Ona pracuje w zakresie od zasilania, oczywiście zasilania od 8 do 60 V. I w tym samym zakresie ma wyjście, ale my je ustawimy na 24 V wyjście. I to będzie nasz plus, i to będzie nasz minus. I tutaj podłączymy sobie 48 V, a tu nam wychodzi 24 V. Te 24 V z tej przetwornicy DC-DC step down będziemy zasilać nasz komparator. Czyli to urządzenie. Komparator dostanie zasilanie 24 V. Narysujemy komparator. Tak, jak mówiłem, komparator 24 V zasilanie. Minus plus. 24 zasilanie, a tutaj komparator będzie mierzył nam napięcie, które też pobierzemy sobie stąd, czyli będziemy wiedzieć, kiedy jest za duże bądź kiedy jest za małe. Pobierzemy sobie też stąd, czyli tak naprawdę z tych zacisków, czyli z tych zacisków pobierzemy sobie też napięcie pomiarowe. Tutaj był minus, tu jest plus, czyli tu będzie minus, a tu będzie plus. Sorry za taki tam prowizoryczny rysunek, ale tu chodzi tylko o przedstawienie, zobrazowanie, jak to połączyć dokładnie krok po kroku. Czyli mamy plus i minus pomiar. Dobra, komparator ma też przekaźnik, którym będziemy sterować. Stąd 24 V, bo ten przekaźnik, który ja mam akurat w tym komparatorze, oczywiście zależy wszystko od tego, jaki przekaźnik, jaki komparator kupicie. Musicie zwrócić uwagę na to, że napięcie tego przekaźnika tutaj w moim przypadku to jest 24 V, czyli on będzie sterowany dopiero, jeżeli będzie 24 V na zasilaniu komparatora. Jeżeli będzie mniej, komparator też będzie działał, ale będzie za małe napięcie, żeby uruchomić przekaźnik. A to jest akurat najważniejsze, bo ten przekaźnik będzie nam sterował zasilaniem na MOSFETach, które będą uruchamiały w przypadku przeładowania akumulatora bądź za dużego napięcia na ładowania. Będą nam uruchamiały zwarcie na rezystor z trzema fazami z turbiny, tak żeby turbina bezpośrednio przekazała całą energię zamiast na akumulator, przekazać mają na rezystor bądź na to, co sobie wykorzystacie, ewentualnie kto tam co lubi. I teraz tak, czyli na naszym komparatorze mamy ten przekaźnik. Oznaczymy go jako P. I tu będą styki przekaźnika. Styki przekaźnika są trzy. Jest przekaźnik ma styk COM, normally open i normally close, czyli pomiędzy tym
i tym jest cały czas zwarcie i w momencie, gdy przekaźnik zostanie uruchomiony, tutaj zostaje przerwane to połączenie, ale za to pomiędzy tym i tym jest cały czas brak połączenia, a w momencie, gdy przekaźnik zostanie uruchomiony, mamy połączenie wtedy pomiędzy tymi dwoma stykami, czyli potrzebujemy sobie od koma wziąć przewód i potrzebujemy sobie wziąć przewód od normali open. Z racji tego, że jeżeli jest obwód otwarty, żadne napięcie tędy nie przepłynie. Napięcie ma zostać tędy przesłane tylko i wyłącznie w momencie, gdy napięcie akumulatora, czyli jeżeli pomiar wykryje, ustawimy sobie tutaj, żeby to było powiedzmy 56 V. Jeżeli pomiar wykryje 56 V na akumulatorach, powiedzmy jest to w moim przypadku wystarczająco, ktoś może sobie ustawić więcej, zależy wszystko od tego, jakie akumulatory macie. Jeżeli tu będzie to 56 V, nastąpi załączenie przekaźnika, który otworzy obwód pomiędzy tymi dwoma stykami. I teraz tak, mamy te trzy MOSFETy. Te trzy przekaźniki elektroniczne SSR. Raz, dwa, trzy. Przekaźniki są trzy, dlatego że są trzy fazy. Turbina ma trzy fazy, więc będą trzy przekaźniki. Można oczywiście zastosować przekaźnik trójfazowy. Też będzie to działać tak samo. Nie ma żadnego problemu. To nie jest tak u mnie zrobione, że po kolei się włączają obciążenia. To jest zrobione tylko w ten sposób, że przekaźniki 3 zostają uruchomione. Tak akurat kupiłem, tak robię. Można sobie zrobić, rozbudować cały układ o większą ilość komparatorów. No i w tym układzie każdy komparator powiedzmy ustawić w różnym przedziale napięcia i będą one uruchamiały po kolei każdy z tych elektronicznych przekaźników SSR. I każdy z tych elektronicznych przekaźników będzie, powiedzmy, łączył jedną fazę, co większy skok napięcia, powodując po prostu lekkie zwolnienie turbiny, a nie jej tam, powiedzmy, większe wyhamowanie. Tak też można zrobić, ale wtedy to już wyższy koszt jest, bo musicie mieć cztery komparatory. Napiszemy, że to jest komparator. Komparator. Dobra, i teraz tak, przekaźniki SSR, tak jak wcześniej na filmie pokazywałem, mają styki sterujące, czyli plus i minus, to jest napięcie stałe, plus i minus, oraz styki przesyłowe do prądu zmiennego. Turbina nam daje prąd zmienny, więc takie przekaźniki jak najbardziej tutaj spełnią swoje zadanie. Więc zrobimy teraz tak, trzy przekaźniki będą miały plus i minus, plus i przepraszam, i tu będzie minus, plus i minus. Dobra, i teraz tak, potrzebujemy znowu wziąć sobie zasilanie, ale teraz znowu weźmiemy zasilanie z naszej przetwornicy DC-DC, bo przekaźniki te SSR pracują w zakresie od 3 do 32 V. Nasza przetwornica DC-DC step down, ona będzie dawała 24 V do zasilania komparatora, ale ona również może zasilić sterowanie naszych MOSFETów. Więc sobie po prostu pobierzemy napięcie z tych styków. I mamy tak, minus i mamy plus. I tu będzie cały czas 24 V. I teraz musimy tak zrobić, żeby plus puścić na przykład przez ten przekaźnik, tylko że tak jak powiedziałem, w momencie, gdy napięcie jest właściwe, czyli do tego pomiaru 56 V, obwód jest otwarty, normalnie open, więc to napięcie tędy nie przepłynie. I robimy sobie zasilanie każdego po kolei minusa tutaj. I od każdego plusa. Zrobimy zasilanie przez przekaźnik. I działać to będzie teraz tak, jak powiedziałem, w ten sposób, że jeżeli napięcie jest właściwe, tu nie ma przejścia, czyli przetworniki
te przekaźniki, przepraszam, nie dostają napięcia 24 V. One go w tej chwili nie mają, bo napięcie jest poniżej 56 V. Jeżeli napięcie skoczy do poziomu 56 V bądź chwilowo wyższego, wyższego dlatego, że możemy ustawić sobie tutaj kilkusekundową, nawet minutową zwłokę na tym komparatorze, czyli jeżeli napięcie uzyska, komparator zmierzy, że napięcie jest 56 V, zacznie mierzyć czas. Też tak można go ustawić. I w momencie, gdy on mierzy sobie tam kilka sekund, żeby to nie było, wiecie, bo turbina, wiecie jak działa, ona działa tak, że jak mocniej powieje, to więcej wyprodukuje, ale ten wiatr nie zawsze jest stały, nie zawsze, właściwie nigdy nie jest stały, nigdy nie wieje z tą samą prędkością, to są przeważnie podmuchy mocniejsze lub słabsze i w momencie, gdy to 56 V uzyskujemy w takim układzie, za sekundę albo 3 może to napięcie nagle spaść do 50, na przykład 4 V. Więc nie ma sensu, żeby on od razu się uruchamiał, więc robimy sobie tam 5- czy 6-sekundową zwłokę. Dla naszych akumulatorów to nie jest jakiś wielki problem, nawet jeżeli, no chyba, że macie akumulatory jakieś litowo-jonowe, wtedy musicie uważać na to, ale w moim przypadku, jak ja mam kwasówki zwykłe, trakcyjne, to tam to napięcie może nawet do 60 V podejść, nie ma żadnego problemu. Więc to będzie w ten sposób działało, że przy 56 V zacznie liczyć czas. Ustawimy sobie jakiś czas pomiarowy około 10 sekund. Pomiar czas zwłoki 10 sekund. I teraz tak, w momencie gdy uzyskamy 56 V, zacznie liczyć to 10 sekund. Jeżeli napięcie nie spadnie do tego czasu poniżej 56 V, zostanie uruchomiony przekaźnik, który zrobi tutaj przejście pomiędzy tymi stykami. I w tym układzie będzie płynęło napięcie 24 V. 24 V. Które będzie uruchamiało te przekaźniki. I w tych przekaźnikach na stykach przesyłowych będziemy mieli tak, naszą turbinę wiatrową podłączoną. Z każdej fazy musimy wziąć sobie przewód, który będzie podłączony. Każda jedna faza będzie podłączona pod jeden styk. I ostatnia. Dobra. Tutaj zrobimy nasz rezystor. Rezystor jest trójfazowy. Narysujemy go. Tak, żeby było widać, że jest trójfazowy. I rezystor posiada też wyjście na trzy fazy. I teraz każda z tych z drugiego zacisku będzie podłączona pod rezystor. Rezystor bądź jakąś grzałkę, bądź nie wiem, piecyk, cokolwiek tam macie, boiler. Wtedy wykorzystacie dwie fazy. I tak to wygląda. I teraz właściwie to jest cały schemat. I tak jak powiedziałem od początku jeszcze, napięcie z turbiny leci na nasz mostek prostowniczy. Z mostka prostowniczego już napięcie stałe idzie na akumulator i do przetwornicy step down. Z 48 V ona zamienia napięcie na 24 V, które zasila nasz komparator, który też bierze napięcie z akumulatora do pomiaru, żeby pokazać nam, jakie jest napięcie, żeby wiedział też, jakie jest napięcie w danym momencie i żeby odpowiednio włączyć ten przekaźnik. No i to napięcie też jest tutaj przez ten komparator, przez styki sterowane tym przekaźnikiem, podłączone do naszych trzech przekaźników SSR. Przekaźniczki SSR. I teraz tak, jeżeli przekaźniki dostają sygnał do otwarcia przejścia na tych stykach przesyłowych, automatycznie przesyłają napięcie z turbiny
czyli wszystko odbywa się przed mostkiem prostowniczym, nic nie obciąża to w żaden sposób akumulatora, nie ma czegoś takiego, że w momencie, gdy wy macie za duże napięcie na akumulatorze, to nagle akumulator zostaje obciążenie, to tak jakbyście sobie włączyli, nie wiem, ogrzewanie w domu, tak to nie działa. Działa to w ten sposób, że bezpośrednio z generatora napięcie zostaje przesłane tutaj do rezystora hamującego. Z każdej z jednych z tych faz napięcie zostaje przesłane do rezystora hamującego przez te styki w momencie, gdy uzyskamy nasze 56 V w moim przypadku. Każdy ustawia sobie to tak, jak jego akumulatory właściwie pracują. Jeżeli to musicie bardzo zwrócić na to uwagę. No i to jest cały schemat. Tak naprawdę udostępnię jeszcze wersję, tak jak powiedziałem, taką do pobrania pod tym filmem, bądź pod, właśnie tak się zastanawiam, zrobię chyba dwa odcinki jeszcze, w sensie ten i następny. Ten odcinek będzie z omówienia schematu, a następny będzie dokładnie z montażu tego sterownika, tego kontrolera ładowania. Kontroler ładowania. Tak, powiedziałem, te elementy, te podzespoły policzyłem sobie dokładnie, wyszły mi 450 zł, łącznie z tym watomierzem, który wam wcześniej pokazywałem, który wygląda tutaj. Watomierz to był najdroższy element tego całego układu, najciekawsze. Watomierz jest 100-watowy, także spokojnie tutaj działa, nie potrzebuje zasilania dodatkowego, działa na zasadzie zasilania pomiarowego, może sobie pobierać sam zasilanie z pomiaru, co też powoduje delikatne 1 czy 2 waty poboru mocy, ale to są znikome wartości. Tak wygląda schemat, tak jak mówiłem. Jeżeli macie jakieś pytania, bądź komentarze, bądź pomysły, zapraszam wszystkich oczywiście do komentowania, do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Może macie jakieś lepsze rozwiązania na to też. Mówcie śmiało, ja jestem otwarty na propozycje oczywiście. Także zapraszam serdecznie i pozdrawiam. Miłego wieczoru.